To Szczepaniak jest na pierwszej pozycji. Jędrzejak przy krawężniku, jest Suchecki, jest Waliński, teraz Mateusz Szczepaniak. Jest najbliższy. Jezus, jak mi się nie chce. Nie, dzisiaj jest Jędrzejak w programie. Trzeba wstawać, bo taka sytuacja się już może nie powtórzyć drugi raz. Marcin Gebel, rozmowy z natury dobre. Witam w salonie meblowym Tadeusza Doktura. Dzisiaj moim gościem jest facet, którego chyba musiałem najdłużej namawiać na przybycie do tego programu. Ale opłacało się, bo moim zdaniem, pewnie nie tylko moim, chyba jeden z najlepszych, jak nie najlepszy wychowanek ostrowskiego żużla, Tomek Jędrzejak. Witam cię bardzo. Witam serdecznie. Tomek, na początek zadam ci pytanie, które miałem zostawić sobie na sam koniec. Ale miejmy to za sobą, bo wiem, że między innymi też dlatego nie chciałeś i gdzieś tam unikasz rozmów z mediami. Dlaczego w ostatnim czasie w Ostrowie stałeś się persona non grata? No wiadomo, pewnie tylko i wyłącznie dlatego, że podpisałem kontrakt w Rzeszowie i gdzieś tam kibice nie mogą się z tym pogodzić, że nie jednak w Ostrowie, a podpisałem kontrakt w Rzeszowie, więc na pewno tylko i wyłącznie dlatego. No i co ja mogę powiedzieć na ten temat? No, oczywiście, że fajnie by było, jakby mieć w Ostrowie, ale no, sytuacja jest taka, że podpisałem kontrakt w Rzeszowie, tak? Tomek, sytuacja przede wszystkim chyba jest taka, że żużel to jest twój zawód, prawda? Ja często staję w obronie nie tylko żużlowców, generalnie sportowców, bo wy przez całe życie uprawiając sport, ryzykując często swoje życie, zarabiacie na rodzinę. Także no ja nie wiem, ale dla mnie wydaje się to normalne. I też chciałbym, żebyś mi szczerze odpowiedział, to prawda, że ta oferta z Rzeszowa gdzieś tam w tej ostatniej chwili była lepsza dwukrotnie od tej ostrowskiej? Powiem tak, no to tak od początku. Generalnie po tym sezonie we Wrocławiu, który spędziłem, połowę sezonu spędziłem na ławce rezerwowych, wiedziałem o tym, że się kończy pewien rozdział mój między Wrocławiem a mną i plan był taki po prostu, że dojadę do końca sezonu i będę czekał na propozycję, bez żadnych sentymentów, wybiorę klub, który do mnie się zgłosi, wybiorę po prostu najkorzystniejszą ofertę. No, wiadomo, siedzenie na ławce nie jest niczym fajnym, co się wiąże z różnymi aspektami. Bo inna sprawa, zawód żużlowca też jest dosyć specyficzny, bo jeżeli wy nie jeździcie, nie zarabiacie pieniędzy. No to jest proste, dokładnie. No więc sport jest sportem, ale generalnie żużel to jest moja praca i ja zarabiam jeżdżąc na żużlu, więc tak jak powiedziałem, pół roku nie jeździłem tak naprawdę we Wrocławiu w tamtym sezonie i tak jak powiedziałem, następnym razem plan był taki, że jak się sezon skończy, na pewno się rozejdziemy i będę czekał na propozycję, w jakim klubie będę jeździł, to jeszcze nie wiedziałem do tej pory. Tych propozycji się okazało było bardzo dużo. I tak naprawdę no, czekałem do końca i czekałem na najlepszą ofertę. Bo inna sprawa, to też nie jest tajemnica. Jeżeli Stal Rzeszów jest w stanie ściągnąć czterokrotnego mistrza świata, to znaczy, że tam nie oszczędzają na żużlowcach. Okej, ty nie chcesz mówić o szczegółach, ale ja zmierzam do jednej rzeczy. Ja wykonuję swoją pracę, ty wykonujesz swoją pracę, wszyscy kibice żużlowi wykonują swoją pracę i zapewne, gdyby 85%, 95% ludzi
dostało dwa razy lepszą ofertę pracy, to z pewnością by z niej skorzystało. No myślę, że tak. No wiadomo, sport troszeczkę się rządzi z innymi regułami. No jest to, jakby nie było szlachetne wykonywanie zawodu, sport, klub, miasto. Ja zawsze podchodziłem z sentymentem do klubów, w których startowałem najbardziej i najdłużej jeździłem we Wrocławiu i tak naprawdę ciężko mi było się rozstawać i darzyłem dużą sympatią ten klub no ale jak życie pokazało, gdzieś tam pewien rozdział się skończył i musiałem poszukać sobie innego klubu. Też jest specyfika kibica żużlowego. Oni bardzo rzadko wybaczają cokolwiek. Ty spotkałeś się z jakimiś nieprzyjemnymi sytuacjami w Ostrowie Wielkopolskim? Bo dla mnie to też jest niezrozumiałe, bo od żużlowców często się to słyszy. Ale przepraszam bardzo, no ty wykonujesz swój zawód, ty masz rodzinę na utrzymaniu i jeżeli wybierasz ofertę pracy najlepszą, sorry, ale ja to rozumiem chyba. Miałeś takie sytuacje gdzieś tam nieprzyjemne? Kilka razy były takie sytuacje, tak jak powiedziałeś, nieprzyjemne. No, spotkałem się z dwoma, można powiedzieć, takimi sytuacjami. Jedna z takich była dosyć nieprzyjemna, po której się zastanawiałem, czy nie zgłosić, że jeszcze raz, jeśli się taka będzie miało miejsce taka sytuacja, to po prostu zgłoszę to na policję, więc gdzieś tam miałem jakieś pogróżki osobiste, że już nie będę tutaj przytaczał cytatów, ale to troszeczkę mnie to wystraszyło. Gdzieś tam parę razy miałem opisane auto, porysowane auto z tekstami zdrajca i tak dalej. Ja chciałbym powiedzieć, że ja nikogo nie zdradziłem. Ja przechodząc do Rzeszowa, przechodziłem z Wrocławia do Rzeszowa, a nie z Ostrowa do Rzeszowa, więc to jest dla mnie trochę niezrozumiałe. Bo ja byłem też na pierwszym w tym sezonie meczu. Akurat się tak złożyło, że jechałeś przeciwko swojemu macierzystemu klubowi. I dla mnie, co było najważniejsze wtedy, pamiętasz, gdzieś tam ja stałem nawet niedaleko prezesa Strzelczyka, ty przychodziłeś, zbliżcie sobie piątkę. To mi też dało do myślenia, że faktycznie, jeżeli prezes i ty żyjecie w takich stosunkach, że się szanujecie, mimo tego, że gdzieś tam krążyły właśnie opinie takie, że ty już się dogadałeś, że niby zdradziłeś, to ta reakcja i to, że wy z prezesem i z ludźmi pracującymi w klubie macie dobry kontakt, to chyba też świadczy o tym, że gdzieś to mimo wszystko gdzieś tam w dobrym smaku zostało załatwione. No tak mi się wydaje. Oczywiście, jak już się zdecydowałem na ten krok, żeby podpisać kontrakt w Rzeszowie, ja byłem pierwszy, który przed podpisaniem zadzwoniłem do prezesa, do kilku osób, które wyrażały chęć pomocy, żebym ja tutaj jeździł. Chciałem ich poinformować o tym, żeby jako pierwsi wiedzieli ode mnie. Nie zależało mi na tym, żeby z mediów na żeby przykład, negocjować, tak, że podbijać stawki, czy cokolwiek po prostu. Z plecami działaczy. Dokładnie. I mam nadzieję, że tak będzie zawsze. No, ja nic złego nie zrobiłem. Staram się żyć, że tak powiem, w zgodzie zawsze i mam nadzieję, że tak będzie zawsze. Nie? Też mam taką nadzieję, bo ja cały czas zmierzam do tego. Najmłodszy nie jesteś. Nie ukrywajmy tego. Inna sprawa. Masz kochającą rodzinę i patrząc gdzieś tam przez twoje profile społecznościowe, jesteś trochę sfiksowany na punkcie swoich córek. No wiadomo, jak każdy ojciec. No. Bo ja też zmierzam do tego, że no, cały czas gdzieś to się rozbija o tą ofertę, o najlepszą ofertę, o zarobki, tak? Masz na utrzymaniu rodzinę, której chcesz zapewnić bezpieczeństwo. No jasne, no wiadomo, no każdy rodzic, każdy tata czy mama no stara się, że zapewnić swojej rodzinie jak najlepsze warunki i dlatego każdy z nas wybiera jak najlepsze miejsce pracy. No to jest, że tak powiem, rzecz naturalna. Nie dla wszystkich. Ale jeszcze a propos tych córek.
ty musiałeś je namawiać do uprawiania sportu? Bo popraw mnie, jeżeli się mylę. Obie czy jedna jest sfiksowana na punkcie tenisa? Obie. Ty musiałeś je namawiać do tego? Znaczy powiem tak, no, nasza rodzina jest taka specyficzna. No, ja jestem jeszcze czynnym sportowcem i jakby nie było, no, dzieci na to patrzą od małego i chcąc nie chcąc gdzieś tam widziały tatę trenującego, jeżdżącego, przygotowującego się do sezonu i jakby nie było, to nabyły naturalnie. No, i nie, że mi zależało. We krwi ich płynie już ta sportowa dusza. Tak mi się wydaje. Inna sprawa, ty powiedziałeś, że widziały tatę gdzieś tam uprawiającego sport, przygotowującego się do sezonu. Ogór. Wrócimy do twojego pseudonimu za chwilę, ale ty masz jakieś dyscypliny sportu, których ty nie uprawiasz? Bo tak, pamiętam, chyba kiedyś była sytuacja, że kontuzję jakiś złapałeś jeżdżąc na snowboardzie. Koledzy mówią, że nie ma chyba lepszego piłkarza wśród żużlowców. Inna sprawa, my się poznaliśmy na koszykówce. Tak. Są jakieś dyscypliny, dokładnie, których ty się w ogóle nie łapiesz? Nie wiem, tenis stołowy, szachy? No, prawda jest taka, że droga do, że tak powiem, do dobrego uprawiania profesjonalnego sportu prowadzi przez to, żeby być takim dobrze przygotowanym ogólnorozwojowo. Czyli no, my sportowcy przede wszystkim oprócz takich treningów stricte konkretnych pod daną dyscyplinę, no to oprócz tego gramy w różne gry. W każdym klubie są inne jakieś tam tradycje. W jednym się dużo grało w hokeja, w drugim w koszykówkę. Czyli w hokeja też grałeś? W hokeja. Teraz gram ostatnio w tenisa, w piłkę nożną, tak jak powiedziałeś, w koszykówkę w tym roku przychodziłem do was, więc daję sobie radę na może nie dobrze, czy tam bardzo dobrze na tych płaszczyznach, ale potrafię grać. Drodzy Państwo, ja zapewniam, że on tutaj nie czaruje. On sobie daje radę w każdej dyscyplinie, bo pamiętam, jak przyszedłeś wtedy do tego kosza, wiadomo, no, żużlowcy do najwyższych nie należą. Ja mówię, nie da rady. Ale ja patrzę, Jędrzejak w jedną stronę, Jędrzejak w drugą stronę, najszybszy w kontrze. No i te punkty zdobywałeś, także w każdej dyscyplinie sobie radzisz. Jesteś gdzieś tam... Ja mam też znajomych, którzy się jak już biorą za jakąś dyscyplinę, to nie jest tak, że... Ja to często nazywam, śmieję się, dys WF-em. Koordynacyjnie, ruchowo dajesz radę w każdej dyscyplinie sportu. No tak mi się wydaje, no, że to jest bardzo ważne, żeby być wszechstronnym na wielu płaszczyznach. I to się przydaje w jeżdżeniu nawet na żużlu, a tym bardziej w takich dyscyplinach typowo wytrzymałościowych. Więc tak jak wspomniałeś, lubię rywalizować i dlatego grałem w piłkę, czy to tam wiadomo amatorsko, czy w koszykówkę. Czy po kontuzji, kiedy doznałem kontuzji kolana, gdzieś tam nie mogę grać za bardzo w piłkę nożną, no to szukałem czegoś innego, żeby mieć jakieś wyzwanie, jakąś rywalizację i tak przy okazji, jak Oliwia trenowała, to zacząłem sam trenować i zacząłem się wkręcać w ten tenis i tak jest do dzisiaj. Jeszcze jedna historia mi się przypomniała, tak a propos tego cytatu, sorry, że się uczepiłem, zdrajcy, bo mi to nie pasuje do ciebie, bo gdzieś rozmawiałem jeszcze w pracy w redakcji z Bartkiem Karasińskim, on mówi, przypomnij Ogórowi taką sytuację, jeszcze jak wcześniej jeździłeś w Ostrowie, wtedy był klub motorowy Ostrów i to, że ty jesteś oddany drużynie, w której jeździsz, to on mówi, był taki sezon, kiedy Ogór miał we wtorek chyba mecz w Szwecji, zaliczyłeś tam jakiegoś potężnego dzwona, gdzie lekarze mówili, nie ma mowy, nie możesz jechać w następnych zawodach, a ty chyba miałeś dzień po dniu, czy tam dwa dni później zawody, a ty powiedziałeś, nie, mecz jest z Ostrowem, czy tam chyba w Zielonej Górze jeździliście, reprezentowałeś drużynę z Ostrowa. Pojechałeś w tym meczu, mimo gdzieś tam, mimo tego, że byłeś bardzo poobijany. Pamiętasz tą sytuację? Jeśli, no to mi Karaś przypomniał dzisiaj. Myślimy o tej samej. No była taka sytuacja, że rzeczywiście miałem mecz ligowy w Szwecji
i miałem takiego dosyć poważnego dzwona gdzieś tam na moment, gdzieś tam straciłem przytomność. No a na drugi dzień miałem mecz ligowy z KM-em Ostrów i no i wiadomo, no, my żużlowcy tam się nie poddajemy łatwo i chciałem jechać oczywiście. No, nie do końca może mi chyba te zawody wyszły z tego co pamiętam, na czym oczywiście ubolewałem, bo to chyba dosyć ważne były zawody. Ale generalnie no, pojechałem, no, większość zawodników by pojechała, tak jak powiedziałeś, no, ja traktuję swoją pracę bardzo poważnie i w klubach, w których jeżdżę, staram się wywiązywać, że tak powiem, jak najlepiej swoją pracę i dawać wszystko, co potrafię najlepiej. I tak było w tamtym momencie, a że gdzieś tam jechałem po wypadku, ale to tak u większości zawodników jest. Dobra, ale to też jest tak, że czasami wy wyjeżdżacie z trybun, słyszycie: o Jędrzejak, ty dzisiaj znowu tak, siak i owak. A nie wszyscy sobie zdają sprawę, że wy często jedziecie z jakimś bólem, z jakimiś niedogodnościami i tak dalej, bo inna sprawa jest taka, że żużlowcy, i to nie tylko chodzi o żużlowców, generalnie sportowcy, jest tak, że najczęściej po tych meczach to nie kibice są najbardziej wkurzeni, tylko wy sami chyba, bo nikt nie lubi przegrywać. Proste, no dokładnie. No. Każdy sportowiec, obojętnie w jakiej dyscyplinie, jeśli ma, że tak powiem, jest sportowcem, to chce wygrywać. Ja tak samo, czy to są zawody, nie wiem, o czapkę śliwek, czy zawody ligowe, czy nie wiem, nawet obojętnie jaka gra. No, ja zawsze chcę wygrywać, ja zawsze chcę rywalizować, a na końcu chcę wygrywać. I to jest cecha, która cechuje sportowców. No, chęć wygrywania, no, chyba na tym nam zależy, nie? Ja mam też w zwyczaju coś takiego, że jak zapraszam gości, chcę się o nich dowiedzieć jak najwięcej. Dlatego ja zapytałem twoich kolegów z toru, nie tylko trenerów, co o tobie myślą. Tomek, zresztą, zobacz sam. Jest taki sympatyczny chłopak, mężczyzna, z którym wiele lat pracowałem, bo przecież we Wrocławiu był moim zawodnikiem. Wspominam jego wspaniałe ruchy na parkiecie. Jest świetnym tancerzem, więc zawsze uwielbiam obserwować, jak Tomek tańczy. Tak, kląs, to może dobre słowo. Także tak, tu na pewno jest dobry, chyba niewielu jest tak dobrych tancerzy wśród żużlowców, jaki jest Tomek Jędrzejak. Świetny facet, świetny kapitan, poznałem go delikatnie. Mały okres czasu, choć zawodowo i prywatnie, przyjaciel mojego taty, który fader zawsze sobie chwali tego przyjaciela, bo jest takim przyjacielem od serca i zawsze na dobre i na złe. Pierwsze, co mi przychodzi na myśl, to taki no, człowiek jakby z mojego pokolenia żużlowego, kiedy żużel jeszcze trochę był inny niż teraz. I to taki właśnie chyba już niewielu nas zostało, czy ich zostało z tych roczników. Emanował oczywiście tym uśmiechem, który był zaraźliwy, więc wszyscy uśmiechali się do siebie w szatni. Gdy trzeba było, to na pewno nas zwerbował do całej paczki ferajny i skoncentrował nas na zawodach, więc gdy przychodziło do tych żartów, było śmiesznie i zabawnie, a gdy przychodziło do zawodów i taśma szła do góry, panowała powaga i pełen profesjonalizm, więc dlatego to ceniłem u niego, więc wielki szacunek. Tomek jest bardzo osobą szczerą, prawdziwą, kochającą żużel, to na pewno. I to też z sukcesami. No. Trzeba pamiętać, że Tomek jest indywidualnym mistrzem i mistrzem Polski. Oprócz wielu innych sukcesów. Także no, to na pewno świadczy o jego klasie. Ja Tomka znam od początku swojej kariery, więc Tomek zawsze był pomocny. I zawsze od niego dużo mogłem się nauczyć, więc jest dobrym, szczerym człowiekiem. Jak człowiek wchodzi do parkingu, to na widok niektórych sam się uśmiecha. No on jest jednym z tym. Jak człowiek widzi Tomka, no to się od razu uśmiecha. My z Tomkiem się bardzo przyjaźnimy i no, jest moim przyjacielem, więc bardzo dobrze się traktujemy. Tomek, to jak to jest z tym tańcem? Magic mówił i inni w kuluarach. Ty na parkiecie tanecznym to taki wczesny Michael Jackson jesteś.
No widzisz, no nie wszyscy tak nie powiem, wszyscy znają cię z tej strony. Nie wszyscy znają mnie z tej strony. Pewnie nie jedna osoba by się nie spodziewała. No pewnie było parę imprez, gdzie tam noga poniosła i chłopacy to zapamiętali, więc nic szczególnego. Jak nic szczególnego? Oni wszyscy mówili, że z czym im się kojarzy Tomek Jędrzejak. Nie, no co z... Noga tak niesie po parkiecie. Koszulę zdzierasz na weselach i kręcisz. Czy nie, aż taki szalony nie jesteś? Aż taki szalony nie jestem. No, tak jak powiedziałem, parę gdzieś tam imprez było, parę tańców, więc może się im podobało, no to fajnie. Inna sprawa, Maciej Janowski to chyba jest taki twój bardzo dobry i sprawdzony kumpel, na którym możesz polegać. Dokładnie tak. Z Maciejem się, że tak powiem, znamy od... Ja go znam od samego początku jego kariery, kiedy on zaczynał we Wrocławiu, więc nasz kontakt jest... Jesteś jego starszym bratem, można tak powiedzieć nawet. No... Czy nie przesadzajmy? Nie przesadzajmy, no. Dobra. Marek Cieślak z kolei, skądinąd też bardzo dobrze wspominany w Ostrowie. Panie Marku, pozdrawiamy. Wszyscy kibice Żużla doskonale wiedzą, o co chodzi. Wspominał taką anegdotę, ale jak to Marek Cieślak ma w zwyczaju, opowiadał tak za wile, że mam nadzieję, że ty mi opowiesz, o co chodzi. Chodziło o jakieś zgrupowanie w Cetniewie, że gdzieś wybraliście się na Hel, czy zafundował wam jakąś wycieczkę rowerową, bo jak doskonale wiemy, Marek Cieślak bardzo dobrze jeździ na rowerze. Bardzo dobry cyklista, fan dwóch kółek. Tak. O co chodziło z tym zgrupowaniem, bo opowiadał, że wracaliście, czy część drużyny miała wracać pociągiem i w ogóle gdzie to było? To było jak jeździłeś we Wrocławiu? To czy... jak jeździłem we Wrocławiu, tak. No, czyli trener postanowił, że dzisiejszego dnia pojedziemy na rowery i miała być to przejażdżka, nie wiem, tam 20, liczyłem 30 km może w góra. Oczywiście trener to jest taki już... Że on 30 km to robi w ogóle na rozgrzewkę. Półzawodowiec, albo można powiedzieć, że zawodowiec. No, oczywiście my mieliśmy rowery z wypożyczalni tam z ośrodka, bez przerzutek, bez niczego. No i wyruszyliśmy w trasę i ta trasa okazała się, że była dłuższa, bodajże przejechaliśmy w jedną stronę 35 km bez jakiegoś tam, bez napojów, bez jakiejś tam, że tak powiem, jakiegoś Snickersa czy cokolwiek, żeby przegrać. Bez pit stopów. Bez pit stopów. No i no, powrót był bardzo ciężki. Część drużyny już zrezygnowała, gdzieś tam zjechała wcześniej. A ty chyba z Danielem Jelenieckim? Ja z Danielem Jelenieckim ciągle. Powiedzieliście, że nie, że ten wasz, ta zadziorność i sportowy charakter, że wy wrócicie. Bo nie ma odpuszczania i jedziemy do końca, aż, że tak powiem, baterie się wyczerpią. No i się wyczerpały, nie? Był moment taki, że... I wy wróciliście długo po zespole i po Marku Cieślaku? No Marek czekał za nami chyba godzinę wcześniej, czy tam 40 minut wcześniej, ale on też, tak jak powiedziałem, jechał troszeczkę inną trasą, miał rower profesjonalny, to też inaczej się jedzie, spięte buty i tak dalej. A my na takich góralach starych, żeśmy ciągnęli nie do końca dopompowane opony i tak dalej. No więc ale Marek Cieślak wtedy mówił, że tak jak wy wróciliście, to mówi, oczy w ogóle mieliście gdzieś na tej wysokości, byliście tak wypompowani, że on mówi, no kurczę, chyba będę musiał im ze dwa dni wolnego dać, bo byliście tak znorani. Naprawdę, no wysiłek był ogromny, aczkolwiek dziś jakbym patrzał na te kilometry, które zrobiliśmy, to nie zrobiłoby na mnie wrażenia, ale, ale wtedy po pierwsze, że tempo było niezłe, że to wszystko było trochę nie do końca zaplanowane na spontanie i rzeczywiście te ostatnie 5 kilometrów było straszne gdzieś tam. Już nie było energii, nie było cukru, wszystko się że tak powiem, wyzerowało. Już, że tak powiem, prawie dochodziło do jakichś tam mroczek. Już, no, ale jakoś tam... Odcinało prąd, doszliśmy. Już końcówka to było chodzenie, jechanie. W tym materiale też był młody Maksym Drabik. Jeżeli chodzi o rodzinę Drabików, to też gdzieś tam masz sentyment. Przede wszystkim chyba do
jak to mówi Maksym, Fatera, ojca Sławomira Drabika, też doskonałego niegdyś żużlowca. To też jest gdzieś tam w tych kategoriach bardzo dobrych kumpli? Sławka Drabika traktujesz? Tak, 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 jak najbardziej. Bo to właśnie Maksym powiedział, mówi, ja o Tomku mogę powiedzieć to, to, to i to, ale więcej powie mój tata, bo wiem, że się kumplowali od wielu lat. Tak, no nasza znajomość ze Sławkiem zaczęła się tak naprawdę od momentu, kiedy Włókna Częstochowa był zainteresowany moim transferem do swojego klubu i jednym z pomysłodawców tego transferu był wtedy Sławek Drabik, no wielka, że tak powiem, ikona Częstochowy i wielkiej... Nie tylko Częstochowy, nie polskiego tylko Speedwaya. Polskiego przecież. Speedwaya i było mi niezmiernie miło, że w ogóle taka osobistość do mnie dzwoni i chce mnie ściągnąć do swojego klubu, więc... I od tego momentu zaczęło się nasza może przyjaźń, może wtedy jeszcze nie przyjaźń, ale znajomość, nie? No i tak trwa do dzisiaj, no wiele rzeczy, że mnie nauczył, wiele rzeczy mi podpowiadał i razem spędzaliśmy dużo czasu na obozach. Opiekował się mną, wprowadzał mnie w ten taki dorosły speedway ekstraligowy i w ogóle. No i tak naprawdę do dzisiaj jesteśmy już nie kolegami, a przyjaciółmi. Spotykamy się na torach, czy teraz z Maksem, jak on jeździ, ale też spotykamy się prywatnie. Jesteś w stanie przytoczyć tą waszą pierwszą rozmowę, bo to, że Sławek Drabik jest ikoną, to też jest już kultowa postać przecież. Jak wyglądała ta rozmowa? No cześć stary, tu Sławek Drabik mówi, poznajesz, czy pamiętasz, czy rzucił jakimś tym swoim specyficznym tekstem? Pamiętasz w ogóle tę rozmowę? Nie, 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 ja byłem taki podniecony tą sytuacją, jak w ogóle jakiś numer... Legenda Żużla dzwoni do tak, mnie. Tak, 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 mówi, przychodzisz do nas, krótka piła. Załatwiam ci ligę duńską, ligę niemiecką, u nas się będziesz rozwijał, młody dawaj, jesteś u nas, jesteś potrzebny w naszym zespole i nawet się nie zastanawiam. No, proszę, no takie słowa jak usłyszałem od Sławka Drabika, mówię nie, już pakowałem walizki. Inna sprawa, wszyscy, którzy gdzieś orientują się w tym świadku żużlowym, znają Sławomira Drabika z jego rozrywkowego trybu życia. Ja też któregoś dnia postarałem się zadzwonić do Slamera, bo taki ma pseudonim Sławek Drabik. No akurat trafiłem, gdzie Sławek mówi, słuchaj, wiesz co, no bo ja tu akurat na takim grillu jestem, teraz nie, za dużo nie będę mógł ci opowiedzieć, zadzwoń może jutro po 13, wtedy już będę na chodzie i tak dalej. Już go nie męczyłem, ale do czego zmierzam? Bo teraz tak, jeżeli ty się kumplujesz ze Sławkiem Drabikiem, to sobie różne rzeczy przytaczasz, ty co? To musieliście też niejedną imprezę przeżyć razem. No nie mów, że nie. Wszystko jest dla ludzi. Oczywiście. No, Tomek. Jak najbardziej. No, w każdym nas drzemie duży potencjał. No, sportowców wiadomo, sport sportem, ale też... Inna sprawa, wy też musicie gdzieś odreagować. Odreagować. Tak? To jest normalna sprawa. Więc... A ze Sławkiem Drabikiem chyba to wychodzi najlepiej. Przede wszystkim jest śmiesznie i wesoło. To muszę zaznaczyć, że to jest zawsze jest wesoło, zawsze jest fajnie, więc... No ale to też wiadomo, Rafał Dobrucki też mi powiedział coś takiego. Mówi, no pewnie gdzieś tam tych historii w głowie gdzieś bym mógł przytoczyć, bo użył takiego cytatu gdzieś, który mi zapadł w głowie. No nie ukrywajmy, żużlowcy ministrantami nie są. No na pewno. Tak, trener Marek Cieślak zawsze mówi, no żużlowiec musi mieć, że tak powiem, swój charakter i na żużlu ministranci nie jeżdżą, no więc no to są sytuacje, no tak jak każdy, no każdy człowiek, wszystko jest dla ludzi, więc my też lubimy się zabawić i czasami to wygląda śmiesznie, czasami mniej śmiesznie. Chciałem wrócić do Mistrzostw Polski Par Klubowych przed rokiem, które też odbyły się w Ostrowie, bo Marek Cieślak powiedział, mówi, nie, ja bym nie powiedział o Tomku, że on jest taki do końca spokojny, bo on mówi, nie, to jest nerwus. I ty właśnie pokazałeś to podczas Mistrzostw Polski Par Klubowych. Co się w ogóle wtedy stało? Bo ja też jak śledzę twoją karierę, to pierwszy raz widziałem cię tak zdenerwowanego i to wtedy chyba... Inna sprawa, nie chodziło o ciebie.
Powiem tak, no to był taki sezon, który ja już... Byłeś sfrustrowany, bo nie jeździłeś, mówiłeś, nie jeździłem, to wszystko mnie zaczęło wkurzać, irytować, denerwować. No i tam to była lekka iskierka, gdzie wszystko, że straciłem kontrolę nad sobą, więc gdzieś tą sytuację przewidziałem, dlatego też może była taka reakcja, jaka była. I ja jako, że tak powiem, profesjonalny zawodnik nie powinien się tak zachować, wiem o tym, ale tak jak wcześniej wspomniałem, to na tą sytuację się złożyło wiele rzeczy. Nie? Ja już naprawdę byłem, że tak powiem, w tą całą sytuacją, która miała miejsce w tamtym sezonie, już sfrustrowany na tyle, że wystarczyło niewiele, żebym tak zareagował, jak zareagowałem. Mhm. Zaczynaliśmy gdzieś tą rozmowę od Grega Hancocka, który ma 48 lat, czuje się na motocyklu jak młody bóg, tak. Ty przy nim jesteś młodzieniaszkiem. No dokładnie. Planujesz jeszcze kilka sezonów na motocyklu? No myślę, że właśnie te przede wszystkim tacy zawodnicy jak Tomek Golob, Greg Hancock, gdzieś tam tą granicę wieku w ogóle przedłużyli nam kariery sportowe o wiele lat. I ja też uważam, że dopóki będą mnie omijały kontuzje, gdzieś tam nic się nie wydarzy złego, to ja jestem w dobrej kondycji fizycznej i mam zamiar jeździć przez co najmniej 5, 6, 7 sezonów. A ja na koniec jestem dobrej myśli i wierzę, że zobaczymy cię jeszcze w barwach ostrowskiej drużyny i że kibice, ci, którzy uważają cię za takiego czy owakiego, nie wiem, czy użyć takiego stwierdzenia, ale wybaczą cię i będą cię kochać tak jak to było wcześniej. Tomek, dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Jeszcze raz za wizytę. Wiem, że nie lubisz rozmawiać o sobie. Tym bardziej bardzo szanuję. Słuchaj, na pamiątkę każdemu przewałkowanemu w moim programie dostajesz taki wałek, możesz małżonce przekazać, możesz sobie gdzieś w swoim warsztacie w jakimś ważnym miejscu, tym bardziej będę zaszczycony. Dzięki wielkie. Dzięki ogór jeszcze raz.